dobry, witam Was na kolejnym spacerze z cyklu Gdańskie Miniatury. I dzisiaj sobie będziemy mówili troszeczkę o zwierzakach. Będziemy poruszali się ulicami, które noszą odzwierzęce nazwy, bo będziemy na Żabim Kruku, będziemy na ulicy Ogarnej, będziemy na ulicy Kocurki, ale będziemy również na ulicy Rzeźnickiej. To też po części związane ze zwierzętami, chociaż już trochę mniej przyjemnie. Spacery Gdańskie Miniatury są organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej. W tym roku dofinansowuje te spacery Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w związku z tym w spacerach mogą wziąć udział nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny, osoby dorosłe również. W tej chwili znajdujemy się na placu Wałowym. Nie należy tego mylić z ulicą Wałową, która znajduje się w zupełnie innej części Gdańska. I plac Wałowy wygląda tak, jak wyglądał kiedyś przed wojną, dlatego że tutaj zniszczeń specjalnie nie było i zachowało się to tak, jak wyglądało kiedyś. Oczywiście nie funkcjonuje fontanna piękna, która tutaj się znajdowała na środku. No i stał tutaj kiedyś jeszcze pomnik poświęcony żołnierzom, którzy mieszkali tutaj w tych koszarach żółtych, które widzicie tam za drzewami. Natomiast plac Wałowy to było miejsce, gdzie oni odbywali swoją musztrę. Ale zanim powstały tutaj koszary, powstała tutaj najpierw mała zbrojownia. Jej budowniczym był człowiek, który nazywał się Georg Strakowski. Podpisywał się właściwie Georg von Strakwitz. I ta zbrojownia służyła do tego samego celu, co wielka zbrojownia, czyli magazynowano tutaj broń, magazynowano tutaj amunicję, proch i w razie potrzeby wytaczano to wszystko na wał. Podejdźmy sobie teraz na bastion świętej Gertrudy. Zobaczymy chociaż fragmentem, ten fragment, który ocalał, jak wyglądały te dawne bastiony. Korneliusz van den Bosch w połowie wieku XVII zaprojektował te bastiony, ten i opływ Motławy i powstało takich aż 14 bastionów otaczających główne miasto Gdańsk od strony południowej, wschodniej, od strony północnej, ale również od strony zachodniej. Fortyfikowano wtedy również Biskupią Górkę, fortyfikowano również Grodzisko i w ten sposób Gdańsk był otoczony takim pierścieniem obronnym, dzięki czemu mógł się doskonale bronić z każdej strony. Powstało tutaj aż tych 14 bastionów i one miały jak najbardziej takie zwierzęce nazwy, a więc był tutaj bastion nazywany dzisiaj żubrem, chociaż pierwotnie nazywano go tur, potem był wilk, miś, ryś, dzik, jednorożec, królik, także jak najbardziej takie zwierzęce nazwy. Co ciekawe, jedyny bastion, który tutaj mamy w tym ciągu, bastion świętej Gertrudy, jest bardzo ciekawy, a święta Gertruda też ma jak najbardziej związek ze zwierzakami, dlatego że święta Gertruda jest patronką kotów. Także wszystko ma to związek ze zwierzakami. Natomiast bastion świętej Gertrudy jest ciekawy o tyle, że jest to jedyny bastion wśród tych tutaj, który ma pod sobą tak zwane kazamaty, czyli pomieszczenia murowane, w których można było przechowywać broń. Dzisiaj w tych pomieszczeniach znajduje się składnica konserwacji zabytków. Następny bastion to bastion dzisiaj nazywany żubrem, chociaż kiedyś nazywano go turem. On jest o tyle ciekawy, że różni się od tego bastionu starowłoskiego. Jest to bastion holenderski. Holendrzy wykorzystywali to, co mieli do budowy u siebie również, czyli piasek i wodę. Tego było najwięcej. Wobec tego jest to po prostu górka usypana, dookoła otoczona opływem Motławy i w ten sposób broniono dostępu do Gdańska. Szliśmy teraz z placu Wałowego aż do tego miejsca ulicą Rzeźnicką. Ulica Rzeźnicka, jak sama nazwa mówi, miała związek z rzeźnikami. Tutaj znajdowały się ławy mięsne, czyli miejsce, gdzie handlowano mięsem, wędlinami. Tych ław mięsnych było 30, no i były specjalne przepisy mówiące, jak rzeźnicy mają się zachowywać, że nie wolno im nagabywać klientów, że nie wolno wymachiwać nożem
ani toporem. Widocznie zdarzały się takie przypadki, skoro uznano, że trzeba to opisać w przepisach, które regulowały funkcjonowanie tutaj tych łap mięsnych. Natomiast w tej okolicy znajdowała się kiedyś cała masa zajazdów, karczew, w których można się było zatrzymać na nocleg, w których można było wziąć udział w jakimś balu, na przykład karnawałowym. Nazwy tych karczm, jakie tu się znajdowały, to na przykład pod trzema złotymi pierścieniami, pod białym jeleniem, pod białym słoniem. Ale również była jedna karczma, która nazywała się pod trzema murzynami. Dzisiaj byłoby to uznane za rasistowskie, ale wtedy tak się nazywała. Karczma o tyle ciekawa, że w 1827 roku nocował w niej 16-letni wtedy Fryderyk Chopin. On tutaj przyjechał na Pomorze Gdańskie do rodziny Sierakowskich i właśnie w tej karczmie pod trzema murzynami w czasie tej wycieczki zatrzymał się i tutaj nocował. Później w miejscu tej karczmy wybudowano szkołę dla dziewcząt o nazwie Wiktoria Szule, znaną z września 1939 roku. A teraz będziemy szli ulicą Kocurki. To jest ten wąski depczaczek wyasfaltowany. Kiedyś po obu stronach znajdowały się oczywiście kamienice. Ulica była tak wąska, że śmiano się, że tylko kot może się nią prześliznąć i właśnie stąd nazwa Kocurki. Niestety z tych dawnych zabudowań, które stały tutaj kiedyś po II wojnie, nie pozostało nic. W zamian za to w latach 60. wybudowano to nowe osiedle. Nowe osiedle dosyć przemyślane, bo są miejsca na ławki, są miejsca na zabawę dla dzieci, jest szkoła, są sklepy. Także zdecydowanie bardziej przemyślane niż niektóre osiedla budowane dzisiaj, gdzie jest tak ciasno, że trudno wyjść na spacer. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Żabi Kruk. Ona wygląda zdecydowanie inaczej niż wyglądała przed wojną. Przedwojenne zdjęcie ulicy Żabi Kruk. Stare kamienice, środkiem jeździł tramwaj. Opowiadałam w grudniu, kiedy byliśmy na Dolnym Mieście, nie wiem, wyście chyba nie byli, ale mówiłam, że linia tramwajowa, jaka biegła z Dolnego Miasta, z ulicy Łąkowej, biegła ulicą Toruńską, później tutaj przez Żabi Kruk, ulicą Słodowników, Ogarną i docelowo aż na Targ Rybny. Także tu kiedyś jeździł tramwaj. Jeszcze w drugą stronę zdjęcie ulicy Żabi Kruk. Piękne stare kamienice, takie zabytkowe, no niestety po II wojnie światowej to wszystko legło w dokładnych gruzach i wybudowano tutaj w latach 60. nowe osiedle mieszkaniowe. Natomiast skąd wzięła się nazwa ulicy Żabi Kruk? Próbował to wyjaśnić przy pomocy legendy profesor Jerzy Samp, niestety już nieżyjący, zmarł 2 lata temu. Otóż do dawnego Gdańska przypływali rzeką Wisłą flisaki. Flisacy to byli tacy ludzie, którzy przywozili na tratwach zboże, drewno, produkty leśne, wszystko to, co można było sprzedać w porcie gdańskim. No i przypływał do Gdańska taki flisak, który nazywał się Wojtek Kruk. Zakochał się w pięknej gdańszczance o imieniu Róża. Róża również go bardzo pokochała, no ale kiedyś, żeby kawaler mógł się oświadczyć o rękę panny, no to musiał uzbierać pewien majątek, żeby miał szansę utrzymać potem żonę i rodzinę, którą zakładał. Wobec tego Wojtek Kruk ciężko pracował parę lat, w końcu udało mu się zebrać pewien majątek. Oświadczył się o rękę Róży jej ojcu, bo taki był zwyczaj, został przyjęty i żeby uczcić ten fakt radosny, udali się wszyscy na bal do dworu Artusa. Dwór Artusa, mam nadzieję, wszyscy wiedzą, gdzie jest. Wiedzą. Dwór Artusa, olbrzymia sala z pięknym piecem, grała kapela, podawano napoje, podawano wspaniałe potrawy, panie w pięknych sukniach, wszyscy tańczyli. Róża początkowo tańczyła tylko z Wojtkiem, ale po pewnym czasie poprosił ją do tańca jakiś na czarno ubrany osobnik. Tańczył przepięknie, Róża była w niebo wzięta, ale Wojtek mówi do niej po pewnym czasie, wiesz co Różyczko, ty z nim lepiej nie tańcz, bo jemu źle z oczu patrzy. Na co Różyczka, chcąc być dowcipna, odpowiedziała mu, nie kracz mój kruku, no bo miał na nazwisko Kruk.
I w tym momencie stało się nieszczęście. Wojtek zamieniony został w kruka, róża zamieniona w kwiat róży, a diabeł, bo był to diabeł, ten, który z nią tańczył, złapał tą różę i zaczął lecieć w nieznanym kierunku. Wojtek leciał za nim, no właściwie próbował lecieć, bo jeszcze nie potrafił. I wołał, a właściwie to krakał. Oddaj mi ją, oddaj. Na co diabły odkrzyknął, prędzej mi ząb wypadnie, niż ci ja ją oddam. I odleciał. Wojtek krążył początkowo tam nad długim targiem, potem robił coraz większe kręgi, aż w końcu nie zauważył tej wieży, uderzył skrzydłem i wpadł ze złamanym skrzydłem do bajora pełnego żab. Żaby zajęły się Wojtkiem, wyleczyły mu skrzydło i kiedy już był zdrowy, to często latał nad tym bajorem, żeby ostrzegać żaby przed bocianami, które ewentualnie mogły je tu atakować. Pewnego razu pewna mądra, stara żaba powiedziała mu: Wojtku, ja wiem, gdzie jest twoja różyczka. Diabeł więzi ją w grotach mechowskich, tam koło Pucka. Ty tam polecisz, ja ci dam taki eliksir, uśpisz diabła i wtedy uratujesz różyczkę. No więc Wojtek wziął tą buteleczkę z eliksirem pod skrzydło, poleciał do tych grot mechowskich, wchodzi, słyszy z daleka okropne chrapanie. Patrzy, diabeł śpi, dziób ma otwarty, a obok w wazoniku więdnie kwiat róży. Więc podkradł się cichutko, wlał mu do dzioba ten eliksir, diabeł zachrapał jeszcze mocniej, no i zasnął już całkiem twardo. Wtedy Wojtek wziął wielki kamień, wyłupał diabłu zęba i w tym momencie oboje odzyskali ludzką postać, zarówno Wojtek Kruk, jak i jego ukochana różyczka. Zabrali ten ząb, wrócili do Gdańska, pobrali się, żyli długo i szczęśliwie, a jak będziecie kiedyś koło dworu Artusa, to zwróćcie uwagę, tam wisi ten ząb, żeby wszystkie panny uważały, z kim tańczą, bo może się to dla nich źle skończyć. Ulicę tą nazwano Żabim Krukiem po wojnie. Jak mówiłam, przed wojną było to Pogenfull, Ropusze Bajoro. Natomiast ulica Żabi Kruk znajduje się w Krakowie. I uznano, że skoro jest w Krakowie, to równie dobrze może być w Gdańsku. Trzeba jeszcze wyjaśnić, co znaczy Żabi Kruk. Żaby w staropolszczyźnie nie kumkały, tylko kruczały. Wobec tego Żabi Kruk znaczy tyle, co żabie kumkanie. I tak nazywa się właśnie dzisiaj ta ulica. Chciałam wam pokazać na zdjęciu, jak wyglądała ta okolica do końca II wojny światowej. Dzisiaj mamy tutaj bardzo ruchliwą trasę. Ta trasa przebiega mniej więcej w tym miejscu, tak? Czyli przez te wszystkie domy, kamienice, które kiedyś tutaj stały. Druga wojna światowa, jak zapewne wiecie, przyniosła olbrzymie zniszczenia w Gdańsku. No i teraz pokażę wam, jak to wyglądało po 1945 roku. Wyglądało to tak. Czyli jedno morze ruin, tak? Nie pozostało tutaj kamień na kamieniu. To wszystko uprzątnięto, pozostały puste place, a w latach 70. na początku wykonano tą trasę szybkiego ruchu, nazwaną trasą WZ. Jak to kiedyś wyglądało? Tutaj mniej więcej w tym miejscu stał kiedyś wielki teatr szekspirowski, to znaczy nie taki wielki jak dzisiaj. Była to również szkoła szermierki i drewniana buda, natomiast dzisiejszy teatr szekspirowski powstał w miejscu dawnej synagogi, która tam stała, czyli świątyni żydowskiej. Natomiast dawny teatr szekspirowski na grafice Petera Willera wyglądał tak. Troszeczkę różnił się od tego dzisiejszego. Na pewno zwróciliście uwagę, że stoimy koło resztek starego czerwonego ceglanego muru. Jest to mur, który otaczał tutaj miasto Gdańsk od strony południowej. Oczywiście przed tym murem znajdowała się fosa wypełniona wodą. Natomiast w miejscu, gdzie my stoimy, znajdowała się brama nazywana bramą żabią. Jak ona wyglądała? Przeprowadzono taką próbę rekonstrukcji w komputerze, tak? Także najprawdopodobniej brama żabia wyglądała tak. Ona do naszych czasów się nie zachowała, a stała dokładnie tutaj w tym miejscu, bo tutaj kończyło się główne miasto Gdańsk, a tutaj już było przedmieście. Aha.
Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Ogarnej, która przed wojną nosiła nazwę Hundegasse, czyli ulica Ksia, a pierwotnie w swoich początkach nosiła nazwę ulicy Browarniczej, dlatego że tutaj było kiedyś aż 73 browary, małe browary, które każdy gdzieś tam miał na zapleczu swojego domu. A dlaczego ta ulica nosiła nazwę Psia? Otóż psy to zwierzęta, które zawsze pomagały człowiekowi, zwłaszcza w zapanowaniu nad innymi zwierzętami. Pomagają pasterzom, pomagają hodowcom bydła i właśnie tą ulicą przepędzano stada bydła, krów, świń, koni. One były sprzedawane, handlowano nimi na targu siennym. Targ sienny to ten teren, gdzie buduje się to nowe, takie wielkie centrum handlowe vis-a-vis Bramy Wyżynnej. Targ sienny, bo tam sianem karmiono krowy, karmiono konie. I tutaj ulicą Psią przeganiano je w tą stronę. Czy wiecie, jak nazywa się ta brama, która zamyka? Jaka? Krowia. Krowia. Za nią znajduje się most Krowi, a zaraz za tym jest wyspa Spichrzów i tam po lewej stronie była rzeźnia, w której dokonywano uboju tego bydła, które z targu siennego przepędzano właśnie do rzeźni. Ale pędzono również krowy, świnie dalej na Dolne Miasto, bowiem Dolne Miasto, jak już mówiliśmy w czasie spaceru grudniowego, nazywano kiedyś Świńskimi Łąkami, bo tam były pastwiska, na których wypasano krowy, wypasano świnie. I dlatego ta ulica od tych psów, które pomagały tym ludziom, którzy to bydło i świnie przepędzali, nosiła nazwę Hundegasse, czyli psia. Natomiast po II wojnie światowej uznano, że Ogar będzie bardziej szlachetnie, wobec tego ulicę nazwano ulicą Ogarną. Mam na imię Emilka i dzisiaj najbardziej podobało mi się, jak pani opowiadała nam o tych pieskach tutaj, o tych wszystkich kamienicach i też podobało mi się, jak pani nas oprowadzała i dała nam te kartki, które mieliśmy rozwiązywać, za które potem będziemy mogli wygrać bilety do różnych pałaców kultury. Jestem Kasper Kajzer i bardzo mi się podobało, jak zwiedzaliśmy Gdańsk i odkryłem nowe zabytki, które są w Gdańsku i chodziliśmy po różnych uliczkach, o których jeszcze nawet nie wiedziałem i się o nich dowiedziałem bardzo dużo. Dzień dobry, jestem Tomasz Podjacki. Mieszkam na ulicy Toruńskiej. Chodzę do szkoły podstawowej nr 4 imienia Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku. Dzisiejsza podróż po mieście mi się bardzo podobała i byłem zachwycony z tej podróży.